Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, kto by się spodziewał, że głos z Ameryki będzie mówił na temat brukowców, szmatławców i gadzinówek. Czyli księżniczka Anna spadła z konia. Nie, to była piosenka księżniczka Anna spadła z konia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, okazuje się, że księżniczka Meghan źle się czuje w alabastrowym pałacu. No jest afera, można powiedzieć. Afera jest taka, że Markle, Mrs. Markle, czyli Meghan, księżniczka, która poślubiła księcia Harry'ego, ona była rozwódką w Ameryce, była aktorką, weszła do domu Windsorów w 2018 roku. No i to było próba takiej całej tej monarchii, pokazania, że cała rodzina królewska jest bardziej taka, można powiedzieć, dostępna. Szczególnie po tragicznej śmierci księżniczki Diany w 1997 roku. No tam dziwacznie to było, bo ten kierowca zapierniczał gdzieś tam w Europie przez tunel 150-180 km na godzinę, także się zabił. No ale Diana, księżniczka Diana, no miała ciekawe życie, tragiczne życie, zakończyło się strasznie. No ale Meghan Markle, żona Harry'ego, po dwóch latach w zasadzie zrezygnowali z rodziny królewskiej. No oni powiedzieli, że przeprowadzają się do Ameryki. No i w zeszłym miesiącu rodzina królewska w zasadzie zabrała im wszystkie tytuły. No zabrała im wszystkie tytuły, no bo zaczęli kombinować, jakby tu sprzedać w Ameryce te wszystkie koszulki, podkoszulki, naszywki, nie naszywki, różne breloczki z ich tytułami. No bo oni mieli Duke and Duchess of Sussex, so także to jest jedna z tych prowincjonalnych, czy tam jak tam podzielić, no znowu będzie, no nie jest to kanty, nie jest to hrabstwo, no ale mają podzieloną tą Anglię na jakieś tam terytoria, no i ten Sussex jest częścią tego, no i on był księciem, ona została księżniczką. Zrobiło to dużą, można powiedzieć, duszyszą w Anglii, dlatego że Anglia, no to Ameryka to była kolonia, to było 13 kolonii angielskich na wschodnim wybrzeżu do 1776 roku. No tam przez 100 lat to już istniało angielskie niewolnictwo. Także w Anglii nawet teraz zrzucali najróżniejsze posągi, rzeźby i tak dalej ludzi, którzy byli związani z niewolnictwem. No w Ameryce to było jeszcze więcej tego. No ale 17 milionów oglądało ten program. Oglądało ten program. W sumie to jest... Ona zaczęła mówić, że była troszeczkę, miała myśli samobójcze, no bo bardzo, bardzo źle się czuła. 17 milionów to jest sporo, porównując powiedzmy do 90 milionów rozgrywek futbolu amerykańskiego. Lata temu Barbara Walters w 1999 roku, jak miała interwiu z Moniką Lewinsky, no to było właśnie 70 milionów oglądało to. No ale teraz człowiek tak się zastanawia, że to powiedzmy, że to jest niezła chucpa, że to jest niezła chucpa z tego, no bo całe te interwiu CBS, które nadawało w niedzielę, Oprah Winfrey, no to jest murzynka, która jest multimiliarderką. Ona tam zaczynała od małych jakichś takich stacji, no później ją popychali trochę za punkty, za pochodzenie, no ale miała talent. Ona swoje miliardy zrobiła na tym, że w zasadzie te prawa do jej programu, ona nie brała sporych pieniędzy
za tą produkcję, tyle tylko, że ona sobie uzgodniła, że prawa do materiału samego w sobie należą do niej. No i te studia się na to zgodziły, no i tak zrobiła forsę. No to było mądre podejście do zagadnienia biznesowego. No ona skopiowała to z innych programów, którzy też coś takiego zrobili, bo nikt nie wierzył w jakiś taki program, a ci ludzie, którzy tworzyli, oni po prostu nie brali pieniędzy, wypłaty na to, co było nadawane na bieżąco, ale zapewnili sobie prawa, także później te nadawanie na innych stacjach i tak dalej, na internecie, to ona trzyma rękę na to. W każdym bądź razie na zielonym terenie, pałacyku czy dworku wyszła księżniczka i książę, no i zaczęli narzekać na temat wszystkiego. Zaczęli narzekać na temat systemu angielskiego, systemu amerykańskiego. No i to jest ironia losu, bo przepraszam, bo w sumie na ich ślub byli zaproszeni celebryci z Hollywood, z polityki i tak dalej, także oni nie są ofiarami tego ostrego i jakiegoś brutalnego, bezlitosnego społeczeństwa. No, jak tak się zastanowić, no to jest jakaś taka metafora na to, że elity na górze wychodzą i paradują te swoje zażalenia, wciskają te niezadowolenie do szarych mas. Rzucają oskarżenie do szarych mas, że w zasadzie szare masy źle ich traktują. No, w rewolucji francuskiej jedna z królowa powiedziała, że jak lud nie ma chleba, no to powinien jeść ciasteczka. No i to jest mniej więcej takie działanie. Najciekawsze jest to, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach wszyscy stoją po stronie tych rewolucjonistów. Ludzie z krzemowej, co to jest, krzemowa, Silicon Valley. No, w Silicon Valley, zaraz sobie przypomnę, co jest Valley, dolina, no, z Doliny Krzemowej, wszyscy ci ludzie w najróżniejszych korporacjach, profesorowie, nauczyciele, wszyscy ci rewolucjoniści, oni narzekają na niesprawiedliwość, szczególnie niesprawiedliwość amerykańską, teraz doszło do niesprawiedliwość angielska, no i wyzywają wszystkich zwolenników kogo? No oczywiście Trumpa. No i teraz biją powiedzmy tych konserwatystów. Książę i księżniczka przyszli i narzekają na temat konserwatystów i zwolenników Trumpa i narzekają na nieumytych ćwoków w Anglii za ten Brexit, dlatego że nieumyte ćwoki zdecydowały się wyjść ze względu na sytuację migracyjną, na przestępstwa kryminalne, które nadchodzą. Tak samo się zbuntowali przeciwko regulacją klimatyczną. Także jeżeli już księżniczka i książę wchodzą do tej walki o rewolucję, no to już jest makabra. No, jest nierówność. Ona narzekała, bo jej matka była czarna, była jej czarnym murzynką, także
jak dzieci miały się urodzić, no to podobnież tam się pytali, czy w tym drugim pokoleniu, czy to dziecko będzie miało ciemną karnację, czy jaśniejszą karnację, no ale ta nierówność ekonomiczna, no to jest po prostu nieprawdopodobne, że wychodzą ludzie, którzy jedzą z srebrnymi łyżeczkami w małym pałacyku, w dużym dworku, no i narzekają o nierównościach. No nierówność to jest w Ameryce, no w każdym kraju są nierówności. No teraz się to wszystko pogorszyło. W każdym kraju chyba się pogorszyło ze względu na tą recesję, ze względu na tą panikę, ze względu na tą pandemię. Także te najbiedniejsze dzielnice są jeszcze biedniejsze, no ale tam jednak no i one są z reguły zamieszkane przez mniejszości, bardzo często przez czarne mniejszości, no ale bandytyzm tam jaki jest, no to jest po prostu nieprawdopodobny. No i dużo z tych przywódców w tych dzielnicach, w tych rejonach po prostu jeszcze pogarsza sytuację, no bo mówi, żeby zabrać fundusze policji. Normalny człowiek to by się zastanowił, że te społeczeństwo powinno proponować coś takiego. Młodzi ludzie, idźcie do policji, tak? Bądźcie policjantami, zróbcie porządek u siebie najpierw w domu, a tam nie. Tam jest w tych dzielnicach murzyńskich, to jest no snitching. No snitching, no to mniej więcej coś takiego znaczy, jak nie ma kablowania. Coś tam się dzieje, jest jakieś przestępstwo popełnione, policja idzie, murzynów nie ma w policji, bo oni się nie zgłaszają. Bycie policjantem, no to w zasadzie jest nie tyle nawet obciachem, co w zasadzie jest ścigane. To jest wyrzucony poza nawias. Dużo murzynów nie idzie do służby policyjnej, no bo są po prostu wyrzuceni poza nawias swojego społeczeństwa. No jak policja z reguły biała wchodzi w te dzielnice, no to tam nikt nie chce sypać, tak? Nikt nie chce sypać, nikt nie chce kablować. Tam są napisy, że po prostu śmierć kablom, śmierć donosicielom, no ale to się mści na nich, tak? No bo jeżeli ktoś kogoś gdzieś tam okradnie, czy pobije, czy zabije, no to te społeczeństwo musi samo się pilnować, no ale się nie pilnuje. No i teraz wszyscy normalni są zmuszeni do słuchania tych wszystkich szefów z korporacji, do tych wszystkich aktorów, do tych wszystkich celebrytów. No i teraz słuchamy księcia i księżniczkę o tym, że jakie są problemy w społeczeństwie, że w społeczeństwie amerykańskim czy angielskim to jest seksizm, jest rasizm, jest ksenofobia, czyli nienawiść czy nieakceptowania cudzoziemców, że nieustannie są jakieś takie mikroagresje, czyli ktoś jak powie w żartach, no to już żarty się skończyły. Żartów w Ameryce w zasadzie nie ma. Nikt nie opowiada kawałów w telewizji. Te wszystkie programy z żartami się skończyły. Teraz dr Seuss, który był tłumaczony również na język polski, również jest likwidowany przez podpalaczy historii. No Ameryka jest zamieniana, powiedzmy, w dziki kraj. W dziki kraj jest teraz, są czasy palenia książek. 2021 rok. No i spala się książki w imię rewolucji komunistycznej. No wiadomo, że ten książę i księżyczka, oni mają swój krzyż do ciągnięcia, no ale każdy ma jakiś krzyż do ciągnięcia, no ale ktoś, kto mieszka w palisandrowym pałacu, no to trudno uwierzyć, żeby było im aż tak ciężko. Duke of Sussex, bo to znaczy Duke, no, bo Duke, no to można dostać tytuł Duke, książę, no to jest tylko wtedy, kiedy się urodzi, także to jest po linii krwi. Po polsku nie ma w zasadzie tłumaczenia na Duke, no i on jest ten Duke of Sussex.
też miał ciężkie życie. No, jak matka Diana umarła, no to nie miał, łatwego życia. No, Meghan, no to ona najbardziej tam narzekała w czasie tego interwiu. A ten cały dwór Windsorów nigdy nie był w sumie znany, żeby był otwarty i jakiś taki szczery i tak dalej. No oni jakoś się tam dogadali, mieli tam wspólne jakieś tam niemieckich przodków. Także ona przyszła z Nowego Świata. Ona przyszła z Nowego Świata, kompletnie wygląda na to nieprzyszykowana na cały ten pałac królewski. No, narzekała bardzo dużo na to, że jest otwarta na tych paparazzi, na tych dziennikarzy, że nie ma dnia spokoju. No, ona była znana z tego, że się sama publikowała, sama się reklamowała, po prostu, żeby znaleźć jakąś pracę, jakąś robotę. No, a teraz się okazuje, że kiedy weszła na wyżyny, no jest to hipokryzja wielu ludzi, przede wszystkim narzekała o biedzie na świecie, mieszkając w takich pałacykach, no to jest dosyć dziwaczne. No trochę się na pewno nauczą, że ludzie, szarzy ludzie na pewno nie będą płakali, nie uronią nawet łzy za nich, no, ale ustawiają się jako ofiary społecznych nierówności. No, podpisali się kompletnie pod tym hymnem śpiewanym przez komunistów, że jest właśnie ten grzech rasizmu, nie tylko z rodziny królewskiej, ale z całego społeczeństwa brytyjskiego, no i z prasy. No jest to nie fair, no bo kiedy ona dotarła, czy był ślub w Anglii, no to jednak prasa traktowała Meghan jak ona była pomiędzy Grace Kelly, czyli księżniczka chyba z Monako, no i Diana Ross, no to z tego względu, że Diana Ross była piosenkarką, chyba ciągle jest, Diana Ross śpiewała dosyć ładnie. No i wszystko sprowadza się do tego, że wszyscy po prostu pokazują na nierówności i nie na sprawiedliwości społeczne. Meghan pokazuje palcem w sumie na rodzinę królewską, ale to jednak jest pokazywanie na wszystko, na całe społeczeństwo. Także można powiedzieć, hardkorowi komuniści w pałacach ze złotymi oknami czy sufitami, trudno co powiedzieć. No dziwaczny dzisiaj jest ta pogadanka. Szmatławce, brukowce i gadzinówki tym się zajmują, no ale no jest śmieszne. No. Dla normalnych ludzi, można powiedzieć, dla normalnych ludzi to jest śmieszne. Dla pewnych ludzi jest to fascynujące. Dla pewnych ludzi jest to po prostu piękny punkt odniesienia. 17 milionów oglądało, także może oglądaliście. Ja takich rzeczy nie oglądam, no ale napiszcie, co tam uważacie. Także no, Ameryka ma swoje kryzysy, ma swoje numery i tak dalej. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Dziękuję subskrybentkom i subskrybentom. 5500 już powoli zaczyna dochodzić. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom, że są konserwatystami, że rozumieją Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie w Ameryce w wyborach międzyprezydenckich 2022. Głosujcie na wybory prezydenckie 2024. Do wszystkich socjalistów w Ameryce.
Popatrzcie się, co się dzieje, patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na czeki, na te swoje podatki, patrzcie się, co się dzieje na południowej granicy. No, komuniści starają się zabrać, czy zrobić Amerykę jednopartyjną, starają się wypchać to wahadło i na lewicę, żeby było zawsze. No, ale jak to wiadomo, jak te wahadło wróci, to zmiecie wszystkich. Zdrowia dla normalnych.